Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, Oberstrej, kanał od gracza dla graczy. W dzisiejszym materiale widzimy się przy trzecim scenariuszu, atak na plażę Omaha, związanych z 80. rocznicą inwazji w Normandii, która jest w World of Warships podzielona właśnie na trzy scenariusze. W pierwszym już graliśmy aliantami, w drugim graliśmy niemieckimi niszczycielami. Teraz też, prawda, scenariusz dotyczący kontynuacji inwazji właśnie na plażach. Pierwsza to była plaża Utah, teraz mamy plażę Omaha. Tak też teraz będziemy grali, moi drodzy, kolejnymi alianckimi okrętami. W pierwszej graliśmy krążownikiem, był to Belfast, w drugim graliśmy niszczycielem T-61. Teraz sądzę, że zagramy pancernikiem. Akurat niedawno wszedł do gry aliancki, brytyjski, konkretnie Rodney, czyli pancernik 7 poziomu, bliźniaczy dla Nelsona. Sądzę, że warto by było go wypróbować w takim oto scenariuszu. No i spróbować oczywiście jak najkonkretniej tutaj nim zagrać. Dlatego bardzo gorąco Was zapraszam. Wszelkie materiały właśnie z poprzednich scenariuszy macie dostępne w linkach u góry, będą się pojawiały, ale także na playliście na YouTubie, tak też gorąco zapraszam. No i co? Przejdźmy do scenariusza. Ok, moi drodzy, atak na plażę Omaha, odprawa, czyli w trakcie ataku na plażę Omaha siły aliantów trafiły na poważne przeszkody, zaciekły opór wroga, no i dowództwo Kriegsmarine przekierowało tutaj dodatkowe siły z Norwegii, by powstrzymać ten atak. Dobra. Nagrody oczywiście warte polecenia, jeżeli kolekcjonujecie kamuflaże bądź naszywki. Ogólnie warto coś sobie zdobyć, prawda? No i dane wywiadowcze, ja tutaj na Rudneyu, bo to jest dosyć istotne, będę używał czegoś przeciwko niszczycielom artyleryjskim, czegoś przeciwko minom. No i działa nadbrzeżne, na pewno nas interesują, no bo my jesteśmy. Tajne dokumenty osi, jeszcze nas tutaj a może będzie ekwidowało uszkodzenia otrzymywanych bomb PP. Od rakiet PP minus 50, od torped minus 50, to mnie interesuje. I stałe uszkodzenie. A może to weźmy? Jednak stanowczo do niszczycieli to ja raczej nie postrzelam, ale to może być istotne. Tak. Te przeciwlotnicze mogą mnie interesować, tak. Dobra, Rodney przygotowany, pierwszy raz pancernikiem, bo graliśmy dotychczas, tak jak mówiłem, Belfastem i niszczycielem niemieckim. Tak też dzisiaj trzecią dostępną klasą zagramy sobie. Zobaczymy, jak gra się Rodneyem, a że Rodney niedawno pojawił się w ogóle w grze, czyli brat Nelsona. Warto wziąć go pod uwagę na celownik. Tak też zapraszam Was na tą bitewkę. Jest West Virginia, jest Fiji, jest Edenracht, jest polski Grom i jest Aigle francuski. Takie nasze siły my oczywiście mamy już wybrane. To i co? Ruszamy do przodu dzielnie. Bo tutaj trzeba będzie, tak jak widzieliście, pomagać ocalałym okrętom. Zobaczymy, na jakiej zasadzie będzie to zrobione. No i też przede wszystkim warto zwrócić się też do tego, że tutaj na pewno będą jakieś ataki. Pola minowe, naloty, to tego możemy się spodziewać. Były Schanzelbote, tak, czyli kutry torpedowe. A więc raczej ich też możemy się spodziewać. No i co? No i jeżeli będziemy współpracować, no to ekspresowo uda nam się to zrobić, tak? Jednym słowem, szybciutko zrobić dwa cele. I do boju. Tam gdzieś są te nasze przyjazne. No to wy sobie pójdźcie tu Grom Fiji. Ja pójdę tu na środek. Jestem pancernikiem, mam największy zasięg artylerii. Ale może pójdę z Gromem? Zaraz zobaczymy. On tu płynie w tą stronę, gdzie są... O, jest Schanzelbote. Już poszła salwa z pocisków odłamkowych. Zlikwidowaliśmy mu wyrzutnię torped. Jest dobrze. Jest szansa, ok. I Grom załatwia tutaj Schanzelbote. Jest jeszcze dwa Schanzelbote. Musimy się skupić tutaj na przeciwnikach. Ten jest najbliżej, ale płynie jak szalony. Pod względem prędkości trafiliśmy. O, potrafienie z Nelsona bardzo potężne. I jeszcze tu strzał z dwóch. My mamy torpedy na Nelsonie. Oj, na Nelsonie, na Rodneyu. Możemy tutaj pomóc sobie. Ale tu już widzę, leci na mnie. Szansę, bo to musimy zmienić kierunek. Bo zaraz będę miał komunikat o torpedach.
Poszła, trafię, nie trafiłem. Tam coś tam drasnąłem. Tutaj na 6 km jest. Po silniku dostał? Ależ cwaniak. Cwaniaczku ty. Uciekłeś mi. Znajdź okręty w opałach osad załogi 2 na 4. Dobra, tam jest okręt w opałach. Grom już to robi. Gdzieś tutaj jest jeden szancerbot. Musimy patrzeć, bo to nie dobrze jest dostać pancernikiem torpedy. To może mieć potem bardzo radykalne konsekwencje. Masz salwę z Rodneya. Weszło, weszło. Coś weszło, ale to tylko poważne uszkodzenia. Okej, okay, te trąbki, fanfary oznaczają, że okręt w opałach został uratowany. Ale my tu mamy aerodrom. Zniszcz kutry torpedowe. No to niszczymy kutry torpedowe, bo inaczej będzie cielizna. Ale dobrze, dobrze tutaj się Fiji popisało. Mamy aerodrom. Jeszcze tutaj szancerbotę płynie na naszego Wakefula i moi drodzy i groma. Okręty w opałach. Jeszcze jeden. Dobra, zadanie główne ukończone. To jest bardzo istotne. Zlikwidowaliśmy szancerboten. Ależ moja torpeda trafi go, nie trafi, nie, jest za szybki. Sekundarka może coś tutaj z rufy porobi. Ależ, no nie trafiłem. Nie trafiłem. Torpeda też nie trafiła. Tam jest jeszcze szancerbotę. Dobra, zlikwidowane. Jeszcze jeden. Ten. Akurat najbliżej mnie. No coś tej sekundareczki tam trafia czasami, no. Trafiliśmy! Pięknie! Rodney! Trafiliśmy Urlisha! Tak nazywał się kolega. Dobra, tam jest Z-32. Uratuj przynajmniej połowę okrętów ze swojej drużyny. No dobra, to nie jest akurat problem. Jeżeli drużyna się nie wywali, to będzie dobrze. No ale tu mamy Z-32, moi drodzy. Na 8 kilometrze strzelające do nas, tam na 15. 6 takich niszczycieli operuje na wybrzeżu. Problem w tym, że nas jest... No właśnie, my go nie widzimy. Się zadymił cwaniaczysko. Ale dobrze, wyszedł z dymu, więc popełnił błąd. My lubimy takie błędy u przeciwników. Dostał co nieco. Możemy mu posłać jeszcze jedną torpedę. Niech on tam se manewruje. Ale musimy też się pośpieszyć, bo będzie problem, jeżeli tu zaraz się... Wiecie o tym dobrze, że niszczyciele z takiej odległości lubią wsadzać torpedy z przyłożenia, żebym ja się, że tak powiem, nie nadział zaraz na niego. Torpedy nie przyjął. Dostał ze 4000 ode mnie. Jeszcze z jednej salwy może coś tam dostał. Dobra. Tam jest jeszcze jakiś okręt naprawczy. To też trzeba zlikwidować. I jest jeszcze jeden Z-38. Tak też... Sekundareczka, grom. Tego spróbujmy. Miny! Minen! Achtung, minen!
Likwidujmy sobie tym. Dobra, jest 3 na 6 zlikwidowanych. Mina zniszczona. O, tam jest działo nabrzeżne. Spróbujmy. Próbujmy. Ależ tu trzeba, powiem wam, sporo operować pancernikiem. Zobaczmy, ile my obrażeń zadamy obekami. No na pewno będzie mina przyjęta. 5000. Chyba przeciwpancernymi więcej wejdzie. Będzie mina przyjęta. No. Naprawmy się. To jest pora na napraweczkę. Sądzę, że po tej salwie możemy. Podbijemy trochę bardzo z tej strony. Poszły jeszcze obeki. 12 tysięcy z obeków. Ciekawe, czy przeciwpancerne, bo teraz przełożyłem. Jeszcze torpedy na dupską, mówiąc nie. Raz, dwa, trzy. No trafił. No ale dobrze, że mamy... O, imposterze dostałem. Dobrze. Teraz przeciwpancerne. Trzy wieże. Czy te pociski? 25 tysięcy, czyli tak jakby jeszcze jedna salwa i by było dobrze. No przeciwpancerne ładniej weszły. No, łobuzie, nie strzelaj do mnie. Poza tym przydałoby się podejść trochę bardziej do przodu. 7 tysięcy. Trafimy my, czy kto inny? Dobra, kto inny go zlikwidował, nieważne, z tyłu idą nasze okręty. Dobra. Poruszamy się. O! Okręt naprawczy. No to postaramy się, żebyś już nie miał celu i zadania. Oczywiście jest dobrze. Nasze punkty jak na razie wyglądają całkiem sensownie. No, przeciwpancerne. 3000, bo to wszystko na wylot. Ale likwidujmy to działo nabrzeżne. Tam jedna salwa. Tu ustawmy sekundarkę. No, tylko 2000. Zadaliśmy obrażeń w działo nabrzeżne? Dajesz pancernik. 1000? Co to się zepsuło? Po 20 tysięcy wcześniej zadawaliśmy i co się... No, jest 11, dobra. O, musimy być przygotowani tu na ataki, bo nie będzie łatwo. No, nie będzie łatwo. To raczej na nas spadnie likwidowanie tego. Na mnie i na West Virginia, bo widzę, ona też podchodzi. Może troszkę wyżej. Nie wiem, czy przypadkiem wiecie, to ma znaczenie. No, no tak średnio. Tam jest dział nadbrzeżny, tu jest dział nadbrzeżny. Na Fidżi swoje robi, no dostaliśmy pożar. Naprawmy się. No. 20 tysięcy, wreszcie coś wlazło tak jak trzeba. Może dobijemy. No dobra, tu już może ktoś dobije. West Virginia, widzę, idzie w tamtą stronę. 3 na 4 działa nadbrzeżne. Zostaje 3 minuty zadania. No, dawaj, dawaj. Dawaj. Nie udało się. No, nie my. Ale dobra, sekundarka tutaj porobiła. Tu jest jeszcze jedno działo nadbrzeżne. Nie, ukończono.
Co najmniej 5 okrętów desantowych musi dotrzeć. Z tej strony jest 4, dobra. Uratuj przynajmniej połowę okrętów ze swojej drużyny. Zostało nas 4, dobra. Jest chyba dobrze. Włączmy sobie napraweczkę. Tak, te obrażenia są zmniejszone stanowczo od lotniskowca, a tam trzeba pomagać z minami. A my nie mamy na miny tamten, bo one, te okręty mogą wpłynąć w miny. Też nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić je na pastwę losu, bo teraz tak się gapnąłem, że przecież tu są miny. Straszna rzecz, która może spowodować, że taki transportowiec wyleci dosłownie w powietrze. Ale chyba jest dobrze, bo okej, okay, jeden zlikwidowany. Z tej strony zostały 3, tam zostały 4, czyli no, tu niestety te miny swoje zrobiły. Grom widzę. Takie kółeczko zrobiliśmy, ale chyba się udało. Jeszcze leci jeden aerodrom, więc musimy się tu skupić przeciwlotniczo na nim. No może 900 zadać. Szkoda by było stracić z tej strony. Tą stronę, gdzie my tu pilnowaliśmy, obstawialiśmy bunkry zlikwidowane. No, jeszcze nawrót robi. Dajemy, dajemy, dajemy. A już odlecieli, dobra. No i co, my też Rodnejem przybijamy do wybrzeża. Ogólnie... ukończono. Fajnie. Ogólnie bardzo fajny scenariusz. Powiem wam, że ten chyba... Znaczy, Rodnejem grało się specyficznie inaczej. Belfastem też fajnie. Na pewno polecam do zagrania. O, i 5 gwiazdek, więc to tym bardziej cieszy. Chyba niszczycielami niemieckimi nie zdobyłem maksymalnej puli. Ale tak jak mówię, warto zagrać. No nie porobiliśmy genialnie dużo tu Fiji, Grom, West Virginia, naprawdę dobra robota. Ale na pewno przyłożyłem się delikatnie do tego, żeby coś zatopić, coś zrobić. Jakiś pomysł był. Tak też ja, moi drodzy, serdecznie polecam wam. Ja dziękuję też w sumie, bo nie powiedziałem tego Wargamingowi za wpadnięcie... No, wpadnijcie na ten pomysł, mówiąc tak, trochę nie po polskiemu, bo obchody obchodami, ale po prostu zrobić to na 3 etapach, żeby to miało jakiś sens, żeby to było grywalne, to też trzeba siąść do tego i przyłożyć się, a zrobienie scenariusza na pewno wymaga jakiejś tam, za przeproszeniem, wiedzy, chęci. No i w jakiś sposób na pewno to wyszło tak też fajnie, że przyłożyli się do tego, mogli to, że tak powiem, zlać, dać tylko kamuflaże, zadanie do robienia, grajcie sobie normalne bitwy, a tutaj 3 scenariusze różnotematyczne, w gruncie rzeczy podobne, ale tak naprawdę trzeba było siąść, zagrać, no jednym słowem coś porobić, żeby to zdobyć. No i klimacik, no porcik jest fajny, na pewno ktoś... Kto lubi te nawiązania historyczne w World of Warships, wiadomo, to tylko gra komputerowa, ale są nawiązania, przecież nie oszukujmy się, o to w tym chodzi, może się to podobać. Tak też ja ze swojej strony dziękuję, mam nadzieję, że wy też jesteście fanami takich historycznych wstawek, prawda, które pojawiają się czasami w World of Warships, często w sumie nie oszukujmy się, ale ta na pewno była
i zasługuje do tego, żeby podkreślić, że była dopracowana. Dziękuję, że miałem możliwość zagrania tych trzech scenariuszy z Wami. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia. Z miłą chęcią poczytam komentarze, podyskutujemy w komentarzach. Miłego dnia. Uber Stray kanał od gracza dla graczy. Hej, hej!